To a propos organu wykonawczego, już poprzednia edycja budżetu obywatelskiego pokazała, że z szacunkami co do kosztorysów bywa różnie. Tak samo było i w przypadku ulicy Wypoczynkowej, specjalnie po to, aby móc zwiększyć finansowanie tej inwestycji. Dzisiaj została zwołana sesja. Mówimy tutaj oczywiście o ulicy w zachodniej części miasta, która wydaje się niewielka, niewiele znacząca, a to przecież równoległa do drogi wojewódzkiej z alternatywnym dojazdem do Prasęcka. Panie redaktorze, to jest bardzo ważny ciąg komunikacyjny. To każdy, kto jeździ drogą numer 172 w kierunku, od kierunku Barwic czy w kierunku na Barwice, dobrze wie, że poruszanie się tam na rowerze czy bieganie, to jest duże, stwarza duże niebezpieczeństwo. To jest alternatywa dla tego połączenia. Łączy ona jedną z najbardziej popularnych teraz dzielnic, jeżeli chodzi o inwestycje jednorodzinne. Mamy już wykonane wzdłuż tej ulicy, którą zamierzamy wybudować, ścieżkę rowerową. Ta ścieżka rowerowa łączy całą dzielnicę już tutaj z centrum miasta, bo zapewniona jest ciągłość przejazdu. Także ten odcinek na pewno jest bardzo istotny w celu pobudzenia tej i zwiększenia atrakcyjności tej dzielnicy. Wcześniej wybudowaliśmy odcinek ulicy Cichej, czyli wjazd do tej dzielnicy od drogi numer 172. Teraz kolejna część inwestycyjna. Dzisiaj zrealizujemy odcinek od Ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a kończył on się będzie na ostatnich zabudowaniach, czyli odcinek ponad 650 metrów. Zostanie nam jeszcze odcinek 400-metrowy do połączenia się z granicą administracyjną miasta i tak, żeby można było dojechać do Parsenska. Oczywiście chciałoby się zrobić wszystko za jednym zamachem, natomiast my jesteśmy ograniczeni, mamy ograniczone środki na realizację inwestycji. Tylko przypomnę, że w tym samym czasie będziemy realizowali ulicę Osiedle Marcelin, Osiedle Raciborki i ulicę Koszalińską od skrzyżowania z Kościuszki do Mierosławskiego. Tu kolejna inwestycja drogowa. Proszę dzisiaj radnych o zmianę uchwały budżetowej. Szacowaliśmy, że ta inwestycja będzie wynosiła 1 720 000. Zrobiliśmy postępowanie przetargowe, 3 oferty. Najdroższa 2 400 000. Ta średnia 2 050 000 i najniższa 1 890 000. Musimy do tego doliczyć jeszcze koszty nadzoru inwestorskiego i stąd też zwracam się o zwiększenie tutaj w tym temacie inwestycyjnym o kwotę 200 000. Chciałbym, żeby radni, i zresztą będę ich prosił o to, żeby wyrazili zgodę na takie przesunięcia, a my będziemy mogli wówczas podpisać przede wszystkim umowę i przystąpić do tego zadania, które chcielibyśmy zakończyć jeszcze w tym roku.